Mas lo pensi, dire? Co ja narobiłam? Mi comporté exactamente igual. Zachowałam się jak Barbara i Berenice. Perdí toda mi dignidad, toda mi vergüenza. Przyjechałam z wymówkami, para venir, nie mając ku temu żadnych podstaw. Poniżyłam ich, skrzywdziłam, a wszystko z zazdrości. Jakie teraz przeprosić? Paloma i Doña Soledad na pewno się rozumieją. To boli najbardziej. Soledad zostawiła chore dziecko, by ratować życie twojego dziadka. Nie myśl już o tym. A ja wyobrażałam sobie niestworzone rzeczy. Usiądź. To była próba dla nas wszystkich. Może dziadek to wszystko zaplanował, by sprawdzić, jak bardzo sobie ufamy. Bardzo się myliłam. Przyjechałam z pretensjami, przekonana, że tylko nasza rodzina jest godna nazwiska Sanchez Serrano. Jaka rodzina? To stado sępów, który zaraz po odczytaniu testamentu zaczął domagać się swojej części. Nie interesowały ich moje uczucia. Wie, że moje siostry, dałam się ponieść emocjom. Zachowałam się jak kretynka. Tracę nie tylko godność, ale i kontrolę nad rodziną. To boli najbardziej. Zadzwoń do Jorge Latorre. Niech skontaktuje się z Soledad i przygotuje akt własności pacjenty na jej nazwisko. Mogłam popełnić straszny błąd. Byłam blisko. Nie chcę, by to się powtórzyło. Czas przekazać kontrolę komuś innemu.